W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Boga Ojca, dzień siódmy. Słowo Boże na dzień dzisiejszy. Z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 14, wersety od 20 do 26. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam nie masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. I przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Przesłanie Boga Ojca. Jestem wspólnotą miłości i wy również jesteście powołani do wspólnoty, w której miłość ma krążyć i wydać życie, której miłość będzie światłem prowadzącym do właściwego poznania prawdy, której miłość oświecać będzie mądrością pochodzącą ze źródła mego serca. Taka wspólnota daje wolność w różnorodności, a jednocześnie łączy członków więzami, które są czyste i pozostają głęboko zakorzenione we mnie. Nie przeszkadzają oni sobie nawzajem w żaden sposób, a jednocześnie pozostają w głębokiej łączności. Patrzą w tym samym kierunku, mając ten sam cel, stale podtrzymywani i kierowani Duchem Świętym. Powróćcie do najwyższej wartości, która ma w sobie niewyczerpane bogactwo, do miłości. Coraz bardziej, coraz głębiej, coraz częściej miejcie w sobie tę świadomość, że w każdej chwili możecie z miłością odpowiedzieć wobec każdego, wobec wszystkich i na wszystko, co was teraz spotyka i co was czeka. Niech miłość stanie się dla was jak powietrze, którego potrzebujecie, by oddychać, by istnieć, by żyć. Ma ona być jak chleb powszedni, którym będziecie też karmić innych, budzić się z miłością i zasypiać z miłością, co więcej, odpoczywać w miłości, chodzić z miłością w jej towarzystwie i wejść coraz bardziej w przyjaźnię. Każdy gest niech będzie wypełniony miłością, każda czynność, każde poruszenie. To miłość niech daje spełnienie i zadowolenie w codzienności, i niech ona ma we wszystkim pierwszeństwo. Niech miłość uprzedza wszystko i nie pozwoli kochać samemu. Ja pragnę kochać przez każdego, przez każde serce. Będę w jedności z waszymi sercami. Tam jest miejsce na moją miłość. Pozwólcie działać. Pozwólcie działać mojej miłości najpierw was samych, a potem wszędzie, gdziekolwiek będziecie. To, co się robi z miłością, będzie trwałe. Znaki i cechy właściwe miłości będą przypominać, że tak naprawdę nie ma nic poza nią. Nawet najmniejsze wydarzenie da świadectwo, że to, co istnieje w miłości, jest we mnie. Czuwam nad wszystkim. Wszystkim kieruję, we wszystkim jestem obecny jako miłość, która przenika wszystko i łączy wszystko. Bowiem ja to wszystko powołałem. Powołałem do istnienia i podtrzymuję.
Niczego nie zapominam i nie pomijam. Moja miłość przychodzi w wielu znakach, bo ja sam daję o sobie świadectwo. Niech wasze serca i oczy to zobaczą. Ten, kto porusza się w miłości mojej, porusza się we mnie. Kto wytrwa, ten pokona każdą granicę i barierę i przyjdzie jak przez otwarte drzwi, bez ograniczeń i przeszkód. Moja miłość oczyszcza, wzbogaca i przemienia. Moja miłość da nowe zdolności i trwale się utwierdzi. Do przemyślenia. Bóg jest wspólnotą w trzech osobach. Jest doskonałą jednością w miłości. Także człowiek stworzony na obraz Boży powołany jest do pełnej jedności w miłości, czy to w rodzinie naturalnej, czy w innej formie wspólnoty, która naznaczona jest prawdziwą miłością. Miłość, którą podarował nam Jezus, której nas nauczył i której dalej udziela nam poprzez Ewangelię i sakramenty. Ta miłość czyni nas dojrzałymi ludźmi, zdolnymi do uczestnictwa w życiu Boga. Potrzebujemy miłości, żeby naprawdę żyć. Zdolność do miłości czyni nasze życie wartościowym i pięknym, interesującym i inspirującym. Bez miłości tylko wegetujemy. Stajemy się samolubni i nudni, bez radości i bez wolności. Miłość to najwyższa umiejętność i największa wartość naszego życia. Ten, kto kocha, porusza się w Bogu i staje się coraz bardziej mieszkaniem Boga, żywym tabernakulum, trójjednej miłości. Bóg obecny w jego sercu sprawia, że pustynia tego świata zaczyna rozkwitać. Miłość pokonuje wszelkie bariery i tworzy jedność tam, gdzie wydaje się to po ludzku niemożliwe. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Litania do Boga Ojca. Abba, kochany Ojcze, który jesteś w niebie, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który z miłości nas stworzyłeś i powołałeś do życia, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś zawsze blisko, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś początkiem i końcem, celem wszystkich stworzeń, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który nigdy się nie mylisz, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, wszystko, cokolwiek nam dajesz, jest dobrem i pięknem. Przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, którego spojrzenie nigdy się od nas nie odwraca i nigdy się na nas nie zamyka. Przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który czekasz na nas i pragniesz zabrać nas do siebie. Przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś bliski każdemu, kto Cię wzywa, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który przez Maryję zrodziłeś swojego Syna Jezusa, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który dałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa dla naszego odkupienia. Przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który działasz w Duchu Świętym w całym Kościele. Przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który posyłasz nam miłość przez Ducha Świętego. Przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który działasz we wszystkich aniołach i świętych, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który w całym świecie objawiasz nam swoją wszechmoc i potęgę, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze,
który jesteś święty i pełen miłosierdzia, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś prawdą i sprawiedliwością, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś odwieczną mądrością, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, dzięki Tobie odkrywamy w sercu Twoje pragnienia. Przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który w swojej opatrzności nas prowadzisz, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który przez triumf niepokalanego serca Maryi pragniesz odnowić naszą relację do Ciebie, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, którego obraz nosimy w sobie, przyjmij naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, Tobie chcemy oddać nasze życie. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, chcemy w pełni należeć do Ciebie. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy byli coraz bardziej czystym strumieniem Twojej miłości. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy nigdy nie lekceważyli Twoich poruszeń i natchnień. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy nigdy nie marnowali okazji do miłości. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy coraz bardziej zapominali o sobie i oddali się całkowicie Tobie. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, aby już nie było w nas naszej woli, lecz aby we wszystkim Twoja wola się wypełniła. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy nie mówili o tym, co złe, i usuwali wszelkie zło i smutek z naszych myśli i z naszego życia. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy coraz bardziej zdobywali pokorę, mądrość i czystość. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, aby nigdy nie osłabła w nas gorliwość w ratowaniu dusz. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy zawsze byli narzędziami Twojego pokoju i radości. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy z miłością przyjmowali każdy krzyż, cierpienie albo okazję do ofiary. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy bez lęku byli gotowi dać i przybić się i umrzeć. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy pragnęli świętości i osiągnęli ją dla Twojej chwały. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy zawsze szukali Ciebie, w Twojej woli znaleźli schronienie w Twoim sercu. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Boże Ojcze, usłysz nas. Boże Ojcze, wysłuchaj nas. Boże Ojcze, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Ukochany Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że przez Jezusa Chrystusa stworzyłeś nas i odkupiłeś. Przez Niego objawiłeś nam Twoje ojcowskie serce. Przez Niego i z Nim i w Nim pragniemy całym naszym życiem dać odpowiedź na Twoją nieskończoną miłość i z pomocą Ducha Świętego podążać ku Tobie jako Twoje ufne dzieci. Amen. Mój Ojcze w niebie, pozwól mi przyjmować każdy nowy dzień jako dar z Twoich dłoni. Uczyń mnie mężnym i cierpliwym, gdy dokuczają mi choroby, a jeszcze bardziej wtedy, gdy w duszy mojej nastaje ciemność. To, co boli, niech mnie oczyści z moich błędów i grzechów. Co zaś mnie uszczęśliwia, niech pomnoży moją wdzięczność i radosne oczekiwanie nieba. Chcę umrzeć w pokoju, aby nawet mój ostatni oddech był pomocą dla innych, umocnieniem ich wiary i nadziei,
dla nich pragnę razem z Chrystusem znosić i ofiarować wszystko to, co będzie dla mnie ciężkie, a nawet czasem zbyt ciężkie na mojej drodze na Golgotę. Tak wiele mi jeszcze brakuje. Lecz Twoje miłosierdzie może wszystko uzupełnić i dopełnić. Oraz zjednoczyć z Twoim zmartwychwstaniem. Niech pozostanie tylko to, co jest miłością. Chwała i dziękczynienie niech będzie Tobie, Jezu, bo razem z Tobą mogę powierzyć me życie w ręce Ojca. Amen. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.